dobry. Witam Was dzisiaj z niezwykłym gościem. Jest ze mną Sylwia Zarzycka. Witaj, Sylwiu. Cześć, Wiolu. Dzień dobry wszystkim. Chciałam Cię zapytać dzisiaj, tak znamy się od dawna, można powiedzieć, ale z pytaniami nie mamy zbytnio takiego bliskiego kontaktu, bo te pytania, które chciałam Ci zadać, to siedziały w mojej głowie, ale nie wyszły na światło dzienne. Dlatego super, że zgodziłaś się opowiedzieć na moje pytania, które będą trudne, ale ważne. Ale znając Ciebie, może dla Ciebie właśnie nie będą trudne, bo Ty masz łatwość mówienia o tym, co może niektórych gdzieś tam wadzi i jest mu niewygodnie, ale Ty stykasz się z tym na co dzień. Powiedz mi proszę, czy u Ciebie też było tak, że choroba, której doświadczyłaś, to okazał się taki punkt zwrotny w Twoim życiu? Czegoś się nauczyłaś o sobie, o życiu w ogóle, o swoich bliskich? Wiesz co, u mnie to było tak, że choroba, która na mnie spadła już ponad 10 lat temu, była najpierw przede wszystkim dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Bo ja myślałam, że wszyscy dookoła mogą chorować, no ale nie ja, bo ja nigdy w życiu nie chorowałam, byłam całe życie zdrowa. Nawet nie miałam jakiejś anginy, grypy, wiesz, takich. Teraz tak troszeczkę mniej odporna jestem, że tak powiem, na stare lata. Natomiast jako młoda osoba ja w ogóle na nic nie chorowałam. W ogóle. Więc jak 10 lat temu otrzymałam diagnozę, że mam raka złośliwego trzeciego stopnia, no to był dla mnie po prostu jak grom z jasnego nieba, bo ja żyłam w takim przeświadczeniu, że jestem niezniszczalna. I to było zaskoczenie wielkie, które rzeczywiście mogę dzisiaj powiedzieć, że było jakoś punktem zwrotnym w moim życiu, ale to, że wszystko się zaczęło zmieniać, to nie tylko, że tak powiem, zasługa choroby, ale też jeszcze tysiąca innych rzeczy, które się zaczęły w moim życiu pojawiać, które zaczęłam robić, w które się zaczęłam angażować. Myślę, że to był taki moment, że choroba była takim momentem początkowym, który zbiegła się też z fundacją, którą wtedy założyłam, bo to nie było tak, że u mnie była najpierw choroba, potem fundacja, tylko odwrotnie, najpierw fundacja, a za sekundeczkę choroba, dosłownie po 2 miesiącach, więc te wszystkie rzeczy, które rozpoczęły proces zmian w moim życiu, rozpoczęły się tak mniej więcej w tym samym czasie i myślę, że trwają do dzisiaj. Ja myślę, że ja cały czas jestem w procesie zmian. Zresztą chyba każdy człowiek, który gdzieś tam chce pracować nad sobą, wie, że to jest praca do końca życia tak naprawdę, że to nie jest tak, że osiągamy po 2 latach pracy nad sobą już punkt taki, że jesteśmy wszystko wiedzące i w ogóle jesteśmy idealne, bo tego stanu myślę, że na szczęście nigdy nie osiągniemy. Natomiast ja myślę, że ja cały czas jestem w procesie zmian tego, żeby być lepszym po prostu człowiekiem. Mm-hmm. A powiedz, gdybyś mogła tak przybliżyć, jak to wszystko się zaczęło? Właśnie ten pierwszy taki czas zetknięcia się z dolegliwościami pierwszymi, z decyzją, że o, coś się dzieje, trzeba pójść do lekarza. Jak to wyglądało? Właśnie takie przejście, no można by powiedzieć, ze świata zdrowych do świata chorych. Czy to było bolesne dla Ciebie? Wiesz co, czy to było dla mnie bolesne? To jest takie trudne pytanie, bo ja mam w ogóle, zawsze miałam, teraz może jeszcze bardziej jestem świadoma pewnych rzeczy związanych z chorobą, ze śmiercią. Natomiast nawet wtedy, 10 lat temu, gdzie ja w te tematy z racji prowadzonej Fundacji Chorób i Śmierci dopiero wchodziłam, to ja i tak myślę, że wtedy byłam, jeżeli chodzi o kwestie choroby, życia, śmierci, moje poglądy dzisiaj tak naprawdę jakoś nie są zmienione i moje podejście do tego. Ja generalnie uważam, że nasz świat jest skonstruowany w taki sposób, w jaki jest. W tym świecie są choroby,
To, że każdy z nas umrze, to jest więcej niż pewne, nie ma pewniejszej rzeczy w życiu, więc po co się tym w ogóle przejmować? I ja do wszystkich rzeczy, które mnie w życiu spotykają, trudnych, a w szczególności jak dzisiaj rozmawiamy o chorobie, zdrowiu, w szczególności tych chorobowych, podchodzę po prostu w taki sposób, że okej, ona jest. Oczywiście ja teraz może taką trochę bohaterkę tutaj udaję. Tak jak powiedziałam, 10 lat temu byłam w takim momencie, że ja nigdy na nic nie chorowałam, więc nie powiem, że ta choroba nie była dla mnie zaskoczeniem, szokiem. Ona dla mnie była zaskoczeniem, była dla mnie szokiem, jak poszłam do lekarza, ponieważ wyczułam sobie tutaj w tym miejscu guzek, poszłam do lekarza. No i najpierw lekarz mi powiedział, że to jest zwykła torbiel, że nie ma czym się przejmować i mam za 3 miesiące do niego wrócić. Ja byłam taka trochę, pamiętam, przerażona i mówię, panie doktorze, ale to znaczy, że ja 3 miesiące z tym guzem mam chodzić? A on mówi, no co przeszkadza on pani? Ja mówię, no bardzo przeszkadza. No i on mi tam niby coś wyciągnął z tego guza, wbił igłę i coś wyciągnął. No niestety takie jego zachowanie spowodowało tylko, że następnego dnia ten guz był 2 razy większy. No ja już wtedy wpadłam w bardzo dużą panikę. Suma summarum znalazłam lekarza, który wyciął mi tego guza, no i okazało się, że ten guzek, który miał być torbielą, jest właśnie rakiem złośliwym 3. stopnia, więc ten moment był dla mnie olbrzymim szokiem, kiedy ja się dowiedziałam. Pamiętam, że zaczęłam strasznie płakać i zadałam pytanie lekarzowi, panie doktorze, ale jak ja mam teraz żyć? A on tak spojrzał na mnie i mówi, normalnie. Przecież dzisiaj to jest normalna choroba, w 100% wyleczalna, niech pani żyje tak jak żyła, niech pani niczego nie zmienia, wszystko będzie dobrze. No i ja zastosowałam się do tej jego rady i po prostu rzeczywiście, no było trudno, bo ja przeszłam przecież i chemioterapię, i radioterapię, to leczenie trwało 2 lata, mi wypadły wszystkie włosy, więc nie wyglądałam tak jak dzisiaj, zawsze się śmieję, że wyglądałam jak ufoludek, więc były to dla mnie pewne trudności, bo musiałam jakąś tam perukę nosić, rzęsy sobie przyklejać, brwi malować, bo przecież to wszystkie włosy wypadają. Było to coś, co mi utrudniało takie codzienne życie. Bardziej w tym sensie, żeby nie epatować tym na zewnątrz i nie robić siebie cierpiętnicy, więc ja zawsze się pięknie starałam wyglądać. Kupowałam sobie piękne peruki, pięknie się malowałam, moja koleżanka kosmetyczka starała mi się przyklejać rzęsy, więc ja, wiesz co, Wiolu, to jest szok, bo pamiętam jedną taką sytuację, gdzie ja tak po prostu już złożona tą chemioterapią, gdzieś tak w trakcie między tymi terapiami, pamiętam, że dostałam zaproszenie na jakąś taką bardzo dużą imprezę, radcowską chyba nawet, i ja byłam wtedy tak, w peruce, takie ciemne, długie włosy, piękne, z przyklejonymi rzęsami, nad czym moja koleżanka kosmetyczka strasznie się, pamiętam, trudziła, bo te rzęsy nie miały się na czym oprzeć po prostu, bo te sztuczne rzęsy, one muszą mieć zawsze podparcie twoich, a jak nie masz, no to nie ma się na... Więc my się strasznie tam natrudziłyśmy z takimi brwiami namalowanymi i pamiętam, byłam na tej imprezie i podszedł do mnie jakiś mężczyzna. I pamiętam, że tak na mnie spojrzał i powiedział, jejku, jak ty pięknie wyglądasz. A ja sobie pomyślałam, matko, wszystko mam sztuczne, czuję się, nie powiem jak, a tu ktoś mi mówi, że pięknie wyglądam. I ja wiem tak naprawdę, że wtedy ludziom się wydawało, że ja pięknie wyglądam, to nie była kwestia tego, że ja sobie poprzyklejałam jakieś tam sztuczne rzeczy, czy ubrałam perukę, tylko było to, że to był taki czas w moim życiu, że ja czułam taki spokój w sobie ogromny. Myślę, że to piękno, które gdzieś ludzie dostrzegali, takie zewnętrzne, bardzo, bardzo, bardzo wtedy emanowało z mojego wnętrza. Ja to tak odbieram, że to było tak, no bo umówmy się, no ciężko jest w trakcie choroby nowotworowej wyglądać pięknie, no chyba, że naprawdę byłam niesamowicie zrobiona, no ale zawsze pewne rzeczy widać, że są sztuczne, że nie są twoje. Także ja myślę, że to był wtedy taki czas, a to rzeczywiście był już taki etap, że ja miałam pełną akceptację tego, co się dzieje, więc
Więc myślę, że po prostu to piękno, które gdzieś ludzie dostrzegali wtedy, w tym trudnym okresie, wynikało po prostu z mojego wnętrza, z tego spokoju, takiego, z takiego pogodzenia. Wiesz, w takim trudnym momencie to naprawdę się nie przejmujesz pierdołami, które ci się w życiu zdarzają. Po prostu masz do wszystkiego tak duży dystans i tak duży spokój, że myślę, że to emanuje na zewnątrz po prostu. No właśnie, wspomniałaś też o takiej akceptacji, że ty ją miałaś, ty byłaś spokojna. A właśnie jedna z pań doktor, psychiatra dokładnie, ustaliła takie 6 etapów jakby przechodzenia przez chorobę. Od właśnie momentu diagnozy, przez leczenie, aż może i wyzdrowienie. I właśnie pierwszy etap to jest nie chcę wiedzieć, czyli no coś czuję, mam na przykład tego guzka, ale wolę nie wnikać, wolę nie wiedzieć, nie chcę wiedzieć. Drugi etap to jest jestem wściekła na chorobę, czyli ten taki nasz wewnętrzny bunt, że nie zgadzamy się z tym, no bo dlaczego ja, co ja teraz mam zrobić, po prostu nie wiadomo jak to będzie wszystko dalej. Trzeci etap to jest targowanie się z losem, czyli żebym tylko była zdrowa, bo nie wiem, to wtedy schudnę, to wtedy pójdę na ten kurs albo cokolwiek w życiu innego zrobię. Czwarty etap to jest już takie wołanie o pomoc, że już sobie sama nie daję rady. Piątym etapem jest godzę się z tym, co mnie spotkało, czyli właśnie tutaj ten stan takiej twojej akceptacji. I trzecim etapem jest taka spokojna nadzieja, że będzie dobrze i wiara w to, że może być dobrze. Czy ty też doświadczyłaś wszystkich tych etapów, czy u ciebie to była od razu taka akceptacja? No na początku ten taki czas niepewności, co to będzie, lekarz ci powiedział, że spokojnie, może pani żyć normalnie i wtedy już się włączyła właśnie ta akceptacja u ciebie, że ty sobie poradzisz, czy to jest związane z taką jakby wiarą w siebie? Można to tak ugryźć? Ja nie jestem, z tego co przeczytałaś, ja nie jestem chyba standardowym pacjentem, ponieważ u mnie to było tak, że rzeczywiście był szok, płacz, który trwał może jeden dzień, może dwa, a potem dobra, idziemy do przodu, nie? I ja nie miałam tego czasu, ojej, a co to będzie, a dlaczego, a winiłam Pana Boga, ludzi, kogokolwiek. Absolutnie. Ja zresztą wtedy byłam w trakcie tworzenia fundacji, która mnie tak ekscytowała, tak pochłaniała, że ja nie miałam czasu myśleć o swojej chorobie. Ja robiłam wszystko to, co musiałam, natomiast myślami i sercem byłam gdzie indziej. Nie skupiałam się w ogóle na tym, co będzie. Oczywiście, no nie chcę też przesadzić w drugą stronę. Miałam takie momenty, na przykład jak czekałam na wynik, nie? Że się zastanawiałam, co to będzie, a jak będzie rak, to ja umrę czy nie umrę. Ale u mnie to wszystko tak naprawdę bardzo krótko trwało. Bardzo. To był chwila, moment i ja absolutnie tych etapów nie miałam. U mnie był etap szoku, gdy się dowiedziałam, że jestem chora. Później rzeczywiście był etap takiego, że musiałam się przestawić, że ja nie jestem niezniszczalna. Zadawałam może sobie kilka razy pytanie, ojej, dlaczego ja, ale dzisiaj wiem, że to jest idiotyczne pytanie, bo dlaczego nie ja? Jestem takim samym człowiekiem jak wszyscy inni. A później decyzja, okej, spotkała mnie taka sytuacja, to jest pierwsza taka trudna rzecz w moim życiu, która mi się od 35 lat, bo ja miałam 35 lat niecałe jak zachorowałam, która mi się od 35 lat zdarzyła, więc teraz trzeba po prostu zebrać się i to przejść. I ja miałam takie etapy bardziej i bez żadnego tam rozczulania się nad sobą, bez żadnej tam obwiniania, szukania winnych, nie wiem, czegokolwiek, zastanawiania się jakiegoś głębszego, co to będzie. Ja od początku miałam wiarę, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście miałam takie momenty, że gdzieś tam włączał się ten lęk, ale nie pamiętam z perspektywy tych 10 lat, żebym ja się bała, a wręcz przeciwnie, ja po prostu bardzo żyłam tak jak żyłam, a nawet mówię, to był taki czas, że ja tworzyłam fundację, więc ja tych zajęć miałam jeszcze więcej, więc tylko w momentach, kiedy byłam po chemioterapii, rzeczywiście było mi bardzo, bardzo ciężko, bo po prostu się źle czułam po tej chemii,
to sobie leżałam przez tydzień w domu, po tygodniu wstawałam i robiłam swoje i nie było jakichś takich rozczulania się nad sobą. Ja w ogóle nie jestem taką osobą, ja jestem zadaniowcem, nienawidzę się rozczulać nad sobą albo jak ktoś się rozczula, po prostu nie, to jest normalna rzecz, która nam, choroba jest normalną, naturalną rzeczą, która nas w życiu dotyka i robienie z siebie cierpiętnika, to po prostu to nie jest moje, to nie jestem ja zupełnie. Ty masz niesamowite podejście, naprawdę. Naprawdę niesamowite, bo wiesz co, to też pisałam właśnie w swojej książce, żeby trochę szukać takiego balansu i takiej równowagi pomiędzy właśnie takim przerysowanym heroizmem, no bo kiedy jest mi źle, to żeby umieć też się przyznać do tego, że jest słabo, że jest źle po prostu, ale z drugiej strony, żeby też nie robić z siebie właśnie takiej ofiary losu, że teraz to ja jestem chora i w zasadzie ja tylko będę leżeć i koniec, kropka. Tyle tego życia. Tak, nie, absolutnie. To szkoda czasu na takie coś. Jeżeli mamy taką chorobę, która nam oczywiście pozwala funkcjonować, a mi choroba jak najbardziej pozwalała normalnie funkcjonować, poza tym, że był etap, gdzie nie miałam włosów, brwi i w ogóle wszystkich włosów, gdzie był etap, że byłam po chemii, musiałam chwilę poleżeć w domu, żeby się po niej zebrać, to na co dzień po prostu normalnie się czułam i nie wyobrażam sobie zamknięcia się w domu i siedzenia w domu, bo myślę, że dla mnie to by było gorsze niż to, że ja mogę normalnie po prostu funkcjonować, że mogę pracować, mogę prowadzić fundację, mogę po prostu robić wszystko normalnie. Dla mnie najgorsze jest właśnie takie zamknięcie i oderwanie się od mojego takiego codziennego życia, które bardzo lubię i to chyba by było właśnie dla mnie najgorsze w tamtym czasie. Dlatego ja zawsze, jak rozmawiam z osobami, które przechodzą przez jakąś chorobę i jeżeli jest to choroba, która pozwala im normalnie funkcjonować, to ja zawsze im radzę to, żeby nie rezygnowali ze swoich aktywności, żeby nie zamykali się w domu, żeby się nie izolowali od ludzi, bo to jest po prostu najgorsze, co może być. Najgorsze co... I żeby rozmawiali o tym normalnie. Ja wiesz, Wiolu, pamiętam jak, bo ja chodziłam na taką chemioterapię co 3 tygodnie, jednodniową to się tak nazywa, że mnie tam podłączali do kroplówki, rano przychodziłam, po południu wychodziłam i ja bardzo nie lubiałam siedzieć od rana czekając na wyniki, na tą chemię, siedzieć z tymi wszystkimi kobietami, które w takim samym trybie były leczone. Nienawidziłam tam siedzieć, bo po prostu rozmowy, które tam się odbywały, dotyczyły tylko tego, a ja jestem chora, a teraz to mi się stało to, to, to i to, a teraz moja sąsiadka zachorowała, a tamten to w ogóle umarł i w ogóle były to rozmowy tylko na temat bardzo pesymistycznie na tego, jak jest strasznie źle i kto umarł, więc ja zawsze robiłam coś takiego, co po prostu lekarze niezbyt lubili, że ja przychodziłam raniutko na badania, oni mnie zbadali. Za pierwszym razem po prostu wyczaiłam mniej więcej, ile czasu to trwa, że mi chemię podadzą i ja, to zwykle były 4-5 godzin, więc ja nie siedziałam absolutnie tam na tym oddziale, tylko jechałam sobie do wrocławskiego rynku na kawkę, na śniadanko, brałam jakąś książkę, sobie w tym czasie czytałam albo po prostu pracowałam, bo mam taką pracę, że mogę ją przy komputerze wykonywać. I jak już nadeszła ta 13-14, to wracałam na oddział i już nikoguśko prawie tam nie było i sobie przyjmowałam tą chemię. Natomiast raz mi się zdarzyło tam zostać właśnie, no i pamiętam, że przeżyłam bardzo duży szok. Rozmawiałam z kobietą, która była w moim wieku, która też miała nowotwór i ona do mnie mówi, ja jej opowiadałam, że ja wszystkim w pracy powiedziałam, że wszyscy mnie wspierają, że w domu i tak dalej. Ona pamiętam, że była bardzo zdziwiona i mówi, to pani to o tym wszystkim powiedziała? Ja mówię, no tak, a ja mówię, a pani nie? A ona do mnie mówi, no nie, absolutnie, no przecież jak ja bym w pracy to powiedziała, Wiolu, przepraszam, mam pogłos jakiś taki. Słyszysz mnie normalnie? Tak, ja ciebie słyszę, tak. Bo ja pogłos, o, teraz jest okej. Więc ona powiedziała, jak ja bym w pracy wszystkim powiedziała, to po prostu już dawno by mnie pochowali, a ja tego nie chcę.
A ja mówię, no a w domu, a dzieci, bo miała dwójkę dzieci, no dzieci też nie wiedzą. Ja mówię, ale jak nie wiedzą, skoro pani nie ma włosów i chodzi w chustce w domu? A ona mówi, no staram się to tak robić, żeby dzieci nie wiedziały. Więc to jest dla mnie szok. Ja uważam, że powinno się mówić o chorobie. Może nie patować tym i nie w takim sensie, że ojejku, jaka jestem nieszczęśliwa, tylko po prostu normalnie o tym mówić, bo dla ludzi to też jest ważne, bo ludzie mogą nam po prostu udzielić pomocy i wsparcia. I to też jest fajne i dla nas, i dla nich. No właśnie, powiem ci, że nawet w mojej rodzinie to spotykam się z takim podejściem do choroby, że jeśli kogoś coś boli, jeśli pojawia się jakaś dolegliwość czy choroba, to to jest objęte taką trochę tajemnicą. Właśnie nie wiem, na jakiej to zasadzie ma być, czy żeby ktoś się od słów nie zaraził. Właśnie strach przed czymś takim, że ojej, jak ja to usłyszę, to ja to przejmę na siebie. Właśnie nie wiem o co tu w tym chodzi, ale chciałam cię zapytać o, myślę, ważną rzecz, bo powiedziałaś, ty miałaś wiarę w to, że będzie dobrze, wierzyłaś. Czyli można powiedzieć, że jedną z twoich wartości właśnie jest wiara, która pomogła ci przejść przez cały ten proces leczenia i również te, no nazwijmy to, gorsze momenty właśnie podczas chemioterapii czy radioterapii. Czy co było takim jakby kołem ratunkowym, które pozwalało ci się unosić nawet w tych ciężkich chwilach na powierzchni takiej właśnie troszkę jakby niewiedzy jutra, niepewności jutra? To wróćmy do tego pytania, do kwestii wiary. Ja myślę, że dla mnie kołem ratunkowym w tamtym czasie było przede wszystkim, znaczy w ogóle, no, ja taka jestem, że jestem generalnie bardzo optymistycznie nastawiona do życia. I myślę, że mnie ten optymizm zawsze ratuje, bo ja nigdy nie myślę pesymistycznie. Nawet jak nieraz, ojej, co to będzie, to zaraz, o nie, takich myśli nie puszczamy do swojej głowy. Więc ja generalnie jestem optymistką i to mnie uratowało. Poza tym mnie bardzo, tak jak ci wspomniałam, uratowała wtedy fundacja, którą tworzyłam, naprawdę, i aktywność, to, że ja po prostu się nie zamknęłam w domu. Ja oczywiście miałam wiarę w to, że będę zdrowa, natomiast u mnie było troszeczkę inaczej, bo ja nie musiałam jakoś strasznie długo czekać na to, co to jest, czy to się da wyleczyć, czy nie. Ja bardzo szybko dostałam diagnozę, bo przy wycięciu takiego guzka czekałam tydzień, potem jeszcze pobrano mi węzły chłonne, żeby się przekonać, czy nie ma przerzutów, i ja praktycznie już po tygodniu wiedziałam, że nie mam żadnych przerzutów. I to ten proces takiej niepewności może trwał u mnie tylko tydzień, a później już jak wiedziałam, że nie mam żadnych przerzutów, no musiałam przejść przez to leczenie oczywiście, ale to już temu nie towarzyszył jakiś straszny lęk. I tyle. I to chyba były takie najważniejsze rzeczy, które mnie w tamtym momencie uratowały. Ten mój, to takie moje, że tak powiem, wrodzony optymizm, niepoddawanie się, taka waleczność. No i aktywność. I aktywność, angażowanie się w rzeczy, które były dla mnie wtedy takie bardzo, bardzo pasjonujące i które mnie bez reszty pochłaniały. Mm-hmm. Nawiążę teraz do wspomnianej przez ciebie fundacji, bo już padła ta kwestia tutaj parę razy. Otworzyłaś fundację w tym samym czasie, co zachorowałaś. Ale kiedy właśnie zachorowałaś, to nie miałaś takiej myśli, że ojej, fundacja pomaga chorym dzieciom, bardzo chorym dzieciom i im mamom. Zwykle mamą, prawda? Bo to zwykle są mamy właśnie samotnie wychowujące ciężko chore dzieci. I nagle ty z chorobą, czy nie miałaś takiej myśli, że ja chora wśród chorych, to zawijam nogi i uciekam, nie chcę, bo może właśnie sobie coś przyciągnęłam. Miałaś takie myśli w ogóle? Wiesz co, ja miałam jeden raz taką myśl. Jeden raz, bo to była niesamowita dla mnie, słuchajcie, sytuacja, bo ja byłam wtedy w takim dosyć trudnym okresie mojego życia, takich poszukiwań różnych i duchowych, i jakiegoś takiego sensu życia i tak dalej. Więc jak pojawiła się ta fundacja, to ja poczułam,
wreszcie znalazłam coś, co nadaje mojemu życiu bardzo duży sens. Ja do tamtego momentu nie miałam do czynienia z tak ciężko chorymi dziećmi, bo my w fundacji opiekujemy się dziećmi terminalnie chorymi, takimi dziećmi, które odchodzą i dla których tak naprawdę nie ma ratunku. Więc i jak ja po 3 miesiącach, słuchajcie, od założenia fundacji i tego poczucia, że wow, to jest to, że robimy jakieś niesamowite rzeczy, to, które nadają sens mojemu życiu, jak ja się dowiedziałam, że jestem chora, to mi taka myśl rzeczywiście przemknęła. Wiesz, że ja o niej zapomniałam, dopiero mi gdzieś podpowiedziałaś, kurczę, nie miałam całe życie do czynienia z chorobami, a teraz nagle mam i sobie to przyciągnęłam. Ale to była jedna dosłownie myśl, którą bardzo szybko w ogóle wykasowałam, bo tak absolutnie nie jest, absolutnie tak nie jest. I to był, no ja wiem, z jakich powodów ta choroba mi się wydarzyła, bardzo dobrze to wiem, i jeżeli chodzi o kwestie duchowe, i jeżeli chodzi o kwestie takie życiowe, myślę, że jestem w stanie naprawdę... ja po prostu wiem, dlaczego ja zachorowałam. Natomiast absolutnie ta moja choroba nie miała nic wspólnego z tym, że zaczęłam pomagać chorym dzieciom. Ale taka myśl się pojawiła, tak. Człowiek nieraz wkręca sobie różne jakieś dziwne myśli. Na szczęście ja sobie jej nie wkręciłam, tylko tak ją szybko wykasowałam. Uśmiecham się do tego, co mówisz właśnie o tym, że ty dokładnie wiesz, co jest tym źródłem choroby. Ja u siebie też wiem, co jest źródłem choroby. I nieraz jak tam właśnie lekarz się pyta, no a nie możemy tutaj podać przyczyny, bo w zasadzie ta choroba nie ma żadnej przyczyny. Tu jeszcze nic nie jest zbadane. No ja się śmieję w duchu, no to nie musi być nic zbadane, bo ja wiem, co jest przyczyną. Tak. I właśnie ty też o tym wspomniałaś. Tak. Ale wracając właśnie do twojej fundacji, skąd ten pomysł, żeby pomagać tak chorym dzieciom i im rodzinom? Czy to było związane z jakimś wydarzeniem? Coś, nie wiem, ktoś coś podpowiedział? Czy ty zawsze się nosiłaś z takim pomysłem, że jednak to życie musi być związane z pomocą komuś? No, jesteś, nie wiem, czy dobrze teraz powiem, adwokatem, czy radcą prawnym? Radcą prawnym, tak. Radcą prawnym. No właśnie, czyli też tu jest w twój zawód wpisana w pewnym sensie pomoc, prawda, ludziom. A tutaj przeskakujemy do tak ważnej kwestii jak, no wręcz życie człowieka. I skąd ten pomysł? Wiesz co, ja zawsze miałam sobie takie ciągoty, żeby pomagać. Mnie to zawsze bardzo inspirowało, ogromnie mi się podobało i imponowali mi ludzie, którzy pomagają. Natomiast mnie nigdy w życiu by nie przeszło przez głowę to, że ja będę miała swoją fundację. Absolutnie. Ja bardziej chciałam być związana z inną fundacją. Zresztą będąc na aplikacji radcowskiej pomagałam pro bono różnym organizacjom. Czasami też widywałam się z tymi dziećmi. Natomiast nigdy w życiu naprawdę nie planowałam, że będę prowadziła swoją fundację. No oczywiście, tak po ludzku mówiąc, to zdecydował przypadek, a ja nie wierzę w przypadki i wiem, że to nie był przypadek. Ja wierzę w to, że gdzieś tam wierzę w Boga, więc myślę, że to wszystko gdzieś tam tym wszystkim jakąś Pan Bóg kierował. Natomiast było tak, że ja 10 lat temu pojechałam odwiedzić na Pomorzu swoją przyjaciółkę i ona z kolei umówiłyśmy się na śniadanko z jej koleżanką, z którą ona zaczęła współpracować. I to było zwykłe kobiece spotkanie, natomiast po mniej więcej godzinie rozmowy ta dziewczyna powiedziała, że ona jest samotną matką nieuleczalnie chorego dziecka. Ja wiem, że to był dla mnie szok i mówię, a co to znaczy? Ja w ogóle sobie, wiesz, wtedy nie potrafiłam wyobrazić, co to znaczy nieuleczalnie chore dziecko, bo ja nigdy w życiu nie miałam do czynienia z tak ciężko chorymi dziećmi. No i ona do mnie mówi, że wiesz, moja Ala nie mówi, nie chodzi, nie siedzi, nie otrzymuje samodzielnie główki, ma porażenie mózgowe, padaczkę i tak dalej, i tak dalej. Więc w pierwszym odruchu ja zaczęłam wypytywać, jak to się stało jako prawnik, bo tam gdzieś pojawiła się kwestia, że być może to jest błąd lekarski. Natomiast będąc następnym razem na Pomorzu, zapytałam, czy mogę je odwiedzić i czy mogę poznać Alę. No i
pojechałam do dziewczyn. Okazało się, że one są same. Mieszkają na 11 piętrze takiego starego bloku, gdzie winda dojeżdża tylko do 10. Naprawdę są w bardzo trudnych warunkach, walczą o wszystko. No i w tamtym momencie po prostu zrodziła się we mnie taka naturalna chęć pomagania. Jak wróciłam do Wrocławia, to obdzwoniłam wszystkich swoich znajomych prawników i mówię, słuchajcie, jest taka Ala, może byśmy jej kupili wózek, bo jej potrzebny teraz jest wózek rehabilitacyjny. No i zaczęliśmy się zrzucać. No i ta pomoc jakoś tak mi dobrze szła, że mniej więcej po roku od tej sytuacji pojawiła się taka myśl, że może, skoro mi to tak wszystko dobrze idzie, to może ja powinnam fundację założyć, która będzie taką malutką fundacją na boku mojej działalności prawniczej, a jak mi znowu się przypadkiem taka mama chorego dziecka pojawi, to po prostu będziemy jej przez fundację pomagać. No oczywiście to się zupełnie nie sprawdziło, bo z fundacji, która miała być jakimś bardzo dodatkowym i takim ubocznym zajęciem, jest to w tej chwili duża organizacja, bardzo profesjonalnie działająca, która pomaga bardzo dużej ilości dzieci na terenie całej Polski i również rodzicom tych dzieci. Także taki był początek. A powiedz mi, skąd ta nazwa fundacji? Fundacja Między Niebem a Ziemią. Tak. Mamy taką nazwę, ponieważ ona tak jakby obrazuje to, gdzie, w jakim momencie życia, w jakim miejscu są nasze dzieci. My mówimy zawsze tak trochę poetycznie, że nasze dzieci żyją między niebem a ziemią. Jeszcze tu na ziemi, ale już troszkę tak tam w niebie. No bo rzeczywiście nasze dzieci to są w większości takie dzieci, z którymi kontakt jest tylko taki, można powiedzieć, pozawerbalny. One nie mówią, one nie potrafią powiedzieć, co czują, co myślą, nie potrafią się komunikować. Więc dla mnie zawsze najpiękniejsze w ogóle jest to, w jaki sposób rodzice chorych dzieci komunikują się z chorymi dziećmi. I zawsze mnie to zadziwia, jak nieraz ich odwiedzam i widzę, że mama, czy tam babcia, czy ktokolwiek coś mówi. I te dzieci tak jakby rozumiały. A co więcej, że ci opiekunowie, oni też wiedzą, co w danym momencie ich dziecko czuje. Oni potrafią po oczach, po jakimś geście drobnym, po mimice, poznać, co to dziecko w danym momencie czuje, czy ono jest szczęśliwe, czy złe, czy może czegoś chce. Dlatego ten kontakt pozawerbalny zawsze mnie bardzo fascynuje. I myślę, że ta nazwa Między Niebem a Ziemią jest taka po prostu w punkt i ona pokazuje to, że nasze dzieci żyją właśnie między niebem a ziemią, że one tak jakby są zawieszone w tej przestrzeni, że one są trochę tu, ale już trochę tam. Wiesz, tak przeglądałam właśnie, przygotowując się do naszej rozmowy, stronę fundacji. I tam są słowa, które... No są wręcz taką kotwicą, która taka jest zarzucona wtedy na człowieka i już jakby nie ma odwrotu, już się tak człowiek zastanowić musi i albo coś z tym zrobi później, albo zapomni, ale ta kotwica go znowu gdzieś tam pociągnie. I są to słowa, tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. I to najdziwniejsze jest to, że te słowa powiedział Albert Einstein, największy mózg, jeden z największych mózgów, zdawać by się mogło, twardo stąpający po ziemi mężczyzna. Także tak, ja te słowa wybrałam, szukając motta fundacji, właśnie te słowa wybrałam na motto naszej fundacji, bo się z nimi w 100% zgadzam. Można powiedzieć, że to właśnie te słowa oznaczają taką twoją życiową misję? Wiesz co, ja nie wiem, dużo osób właśnie mi mówi, że ta fundacja jest moją misją. To jest dla mnie takie strasznie duże słowo, bo ja to jest część mnie. Ta fundacja już przez tyle lat, przez 10 lat jest częścią mnie i ja sobie w ogóle nawet nie wyobrażam, jak moje życie by wyglądało bez tego, co robię w fundacji. Natomiast ja to traktuję w sposób taki naprawdę bardzo naturalny, bo to wszystko bardzo naturalnie pojawiło się w moim życiu. Spotkanie z dziewczyną, zupełnie tak mówię po ludzku, można by było powiedzieć przypadkowe.
tak naprawdę doprowadziło do stworzenia organizacji, która robi niesamowicie dobre i wartościowe rzeczy i pomaga niesamowicie wielu osobom. Ale ja nie traktuję tego jako misję, ja traktuję to coś jako coś takiego bardzo naturalnego, co po prostu stanęło na mojej drodze i czym się zajęłam. Nawet powiem Ci, że chyba nie lubię używać takiego słowa misja, chociaż wiem, że wiele osób tak to nazywa, tak do tego podchodzi. Dla mnie to słowo jest takie strasznie wielkie, takie duże, bo ja to traktuję jako coś takiego mojego, normalnego, coś takiego, czym tak naprawdę każdy człowiek powinien się zajmować, może nie na taką skalę, ale no my po prostu jako ludzie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie wzajemnie pomagać i wzajemnie sobie służyć i być dla siebie. To jest po prostu taką kwintesencją chyba tego naszego życia. Żeby nie tylko brać, ale i dawać. No dokładnie, dokładnie. To jest w ogóle podstawa wszystkiego. Ja uważam, że dawanie to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu i tak naprawdę cokolwiek w życiu wychodzi od nas, zawsze to do nas wróci. Jeżeli dajemy dobre rzeczy, to wrócą do nas dobre rzeczy. Jeżeli dajemy złe rzeczy, to wrócą do nas złe rzeczy. Ja w to bardzo wierzę, a nawet w to wiem, bo sama widzę, jak ogromnie zmieniło się moje życie od momentu, kiedy zaczęłam pomagać innym i jak to, że pomagam, do mnie wraca w różnych momentach, w różnych formach. No, ale ja uważam naprawdę, że jestem olbrzymią, że mam olbrzymie takie błogosławieństwo po prostu i myślę, że to jest też wynikiem tego, że ja z siebie dużo dobrych rzeczy daję dla innych i po prostu to do mnie wraca, zawsze to do mnie wraca. A teraz tak mi jeszcze przyszło do głowy, czy zastanawiałaś się nad tym, że ta choroba pojawiła się w tym momencie, w którym musiała się pojawić, bo dzięki niej jeszcze lepiej rozumiesz potrzeby ludzi chorych? No na pewno, to tak. Tak. Pamiętam, jak mi koleżanka powiedziała właśnie w tym takim moim najtrudniejszym momencie, jak ja mówię, ojej, co to będzie, to teraz, to dalej. Ona mówi, wiesz co, się tym tak nie przejmuj, bo tak naprawdę dzięki tej chorobie tylko będziesz bardziej rozumiała tych, którzy chorują i którzy mają taki tego typu sytuacje w życiu. Natomiast wiesz co, Wielu, nie wiem, czy można, ja sobie tak myślę, każda sytuacja życiowa, każda choroba, każdy jakiś brak jest zupełnie inny i każdy z nas jakoś inaczej to przeżywa. Więc myślę, że nigdy chyba nie jest możliwe takie pełne zrozumienie drugiej osoby, tego, co ona przeżywa. Bo ja na przykład bardzo często mnie się aż dziwię, jejku, jak ktoś się może tak to przeżywać, jak ja to przeżywałam całkiem inaczej i było super, że to tak właśnie przeszłam, a nie tak, że gdzieś tam siedziałam załamana i wpadałam w jakąś depresję. No ale każdy człowiek przeżywa po prostu trudne sytuacje inaczej i dzięki temu, że ja to przeszłam, to czasami nawet jak nie rozumiem, że ktoś się zachowuje tak, a nie inaczej, to mogę powiedzieć, słuchaj, ja też coś takiego przeszłam i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, robię to, co robię i miałam taką, a taką postawę i może to ludzi zainspirować do tego, żeby swoje jakieś podejście do pewnych rzeczy zmienić. Więc to też jest ważne, bardzo ważne, bardzo ważne. Tak, właśnie, żeby też nie oceniać zbyt pochopnie, a starać się zrozumieć, ale też nie mówić, że skoro ja dałam radę w ten sposób, to tobie też na pewno to pomoże, bo właśnie tak jak mówisz, każdy jest inny i tak jak nie ma jednej diety na wszystko i dla wszystkich, tak nie ma jednego rodzaju sportu idealnego dla wszystkich, tak właśnie te sposoby, które nas utrzymują na powierzchni i może i wartości i pomysły na dalsze życie z chorobą, to właśnie każdy będzie inaczej to przyswajał, inaczej to interpretował, inaczej dokonywał wyborów. I tutaj też właśnie taka ważna kwestia tego, żeby otoczenie chciało zrozumieć,
żeby nie oceniać zbyt pochopnie, prawda? Dokładnie, dokładnie, bo każdy z nas inaczej to przechodzi, prawda? My możemy swoją historią tylko kogoś zainspirować do zmian, natomiast nie możemy nigdy narzucić, że słuchaj, weź ty się w garść, wstawaj z tej depresji czy z tego, no bo co, no, co to jest zależenie w łóżku, nie? Ja to zrobiłam tak, tak, tak i tak, wstawaj. Absolutnie nie. Trzeba po prostu wykazywać dużo zrozumienia, miłości, cierpliwości i chodzi o to, żeby być z drugim człowiekiem w tym trudnym momencie. Czasami nawet ludzie, którzy są chorzy, nie oczekują od nas jakichś rad, tak? Tylko po prostu oczekują tego, że, żeby być z nimi. To jest chyba ważne. Czasami nawet jakieś tam rady są denerwujące, myślę. Ja pamiętam sama, jak byłam chora i ktoś próbował coś mi radzić, to mnie to strasznie denerwowało, bo to i tak nie ma żadnego wpływu na to, co ja myślę, czuję i jak będę pewne rzeczy robiła. Dokładnie. A powiedz mi, czego potrzebują już nie tylko te chore dzieci, bo tutaj jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że są to środki finansowe i wszystkie rzeczy potrzebne do ich leczenia i utrzymania takiego stanu zdrowia, jaki jest, żeby się pewno nie pogłębiało nic bardziej. Ale czego potrzebują mamy, które się opiekują takimi dziećmi? Bo one są 24 godziny na dobę z nimi, prawda? Ja myślę, że one potrzebują po prostu normalności. Po prostu normalności, żeby mogły normalnie żyć. A jak to zapewnić, tą normalność? Jak pomóc? Tak naprawdę dzisiaj one bardzo mało dostają gdzieś tam z zewnątrz pomocy, w sensie od państwa. Natomiast myślę, że dzięki takim fundacjom jak nasza i dzięki ludziom, którzy gdzieś są w ich otoczeniu, ci ludzie i te fundacje tak naprawdę mogą to zmienić. I jak to można zmienić? Przede wszystkim zainteresować się, jeżeli mamy gdzieś w swoim otoczeniu taką rodzinę, taką mamę, która ma to chore dziecko, to myślę, że bardzo fajne by było zainteresowanie się w ogóle nimi, czasami może podejście, pogadanie z nią, bo te kobiety bardzo często siedzą w domu 24 godziny na dobę i nie wychodzą za często. Słuchajcie, czasami nie ma kto im zakupów zrobić, więc nawet zrobienie zakupów takim rodzinom to jest fajne, bo jak one nie mogą po prostu wyjść, żeby zostawić to dziecko, nie zawsze mogą. No to taka pomoc jest dla nich w ogóle niezbędna. Zwykła, słuchajcie, rozmowa, naprawdę, odwiedziny, rozmowa i to nie o jakichś nie wiadomo wzniosłych rzeczach, bo one na co dzień żyją z wzniosłymi i trudnymi rzeczami, więc one potrzebują po prostu takiej normalnej, jak ja to powiedziałam, normalności, takiej normalnej rozmowy. Dlatego organizujemy w całej Polsce, znaczy jeszcze nie w całej Polsce, ale taki jest plan, spotkania dla mam chorych dzieci, po to, żeby one właśnie mogły wyjść i normalnie sobie spędzić czas, bo one na takie rzeczy nie mają w ogóle czasu, żeby sobie wyjść, pogadać, wypić kawkę w jakiejś restauracji. Absolutnie, to jest w ogóle coś nieosiągalnego dla nich, więc nawet zaproszenie ich gdzieś, nie wiem, do kina, na kawę, to w ogóle to już jest wow, to jest już coś niesamowitego. I takie codzienne wsparcie po prostu, takie zwykłe ludzkie codzienne wsparcie, bo oczywiście no, pieniądze, kwestie materialne, no to wiadomo, że to jest bardzo ważne, bo one muszą tyle rzeczy kupować swoim dzieciom dotyczących rehabilitacji, takiego normalnego funkcjonowania, czy zapewnić leczenie, lekarstwa, że te pieniądze cały czas są potrzebne. Natomiast myślę, że oprócz pieniędzy po prostu ważne jest to, żeby ktoś był, bo one bardzo często też zostają same z tym wszystkim, bo jak rodzi się chore dziecko, to matka, to rodzice chorego dziecka są tak skupieni na tej chorobie, że w ogóle nawet nie mają czasu podtrzymywać relacji. Jak już mija kilka, powiedzmy, lat, gdzie oni są skupieni, walczą, szukają po prostu możliwości wyleczenia tego dziecka, później przychodzi drugi etap takiej akceptacji, co się pojawia po naprawdę kilku ładnych latach, powiedzmy, że to jest 7 lat i nagle rozglądają się wokół siebie po tych 7 latach, że oni nie mają wokół siebie już nikogo. Wszyscy przyjaciele o nich zapomnieli, bo nie podtrzymywali tych relacji, nie mieli na to zupełnie czasu. I bardzo często jest tak, że te osoby no, zmagają się też z samotnością po prostu.
i ważne jest, żeby być, żeby zadzwonić, żeby właśnie czasami zakupy zrobić, jakkolwiek. To takie proste czynności. Myślę, że taka normalność właśnie, że im potrzeba po prostu takiej normalności. Mhm. Oczywiście w opisie naszej rozmowy wskażemy namiar na Twoją fundację. Będzie można wspomagać no, tam finansowo zwłaszcza, bo z tą pomocą taką, gdzie się podzielimy swoim czasem i tym byciem, no to każdy już by musiał samodzielnie o to zadbać. Ale właśnie, czy jest jakiś taki sposób, że właśnie ktoś chętny, gdyby chciał, no nie wiem, na przykład wyrwać taką mamę na kawę, to czy zgłaszając się do ciebie, ty jesteś w stanie właśnie zapytać daną mamę, czy by się zgodziła? Tak, nawet wczoraj napisała do mnie dziewczyna, bo teraz mamy taki czas, że te problemy kobiece, że tak powiem, są bardzo, bardzo, no te dni nasze ostatnie, wszyscy na tym jesteśmy bardzo skupieni, więc ludzie, to jest też fajne, bo ludzie dzięki tej sytuacji, jaką teraz mamy w Polsce, ludzie zaczynają zwracać uwagę na te kobiety, a ja jeszcze też dużo o tym w tym czasie piszę. I wczoraj do mnie napisała dziewczyna, bo ja umieściłam takiego posta dwa dni temu, że okej, pomoc państwa, że tam coś im brakuje, że to czy tamto, ale tak naprawdę, żeby też, że nasza pomoc ludzi jest bardzo ważna, taka codzienna, żeby zauważyć, że te kobiety istnieją, jakie one mają problemy, że warto by było spotkać się z nimi, pogadać, może właśnie jakieś zakupy zrobić. I wczoraj do mnie napisała dziewczyna, że ona by chciała. No i teraz właśnie szukamy, no wiem skąd ona jest, gdzieś tam kojarzymy rodzinę, z którą ona mogłaby się spotkać, bo właśnie ma taką potrzebę i myślę, że ich odwiedzi, spotka się, także to jest bardzo fajne. Super, to jeśli ktoś będzie z Was chciał podzielić się nie tylko finansowo, ale również swoim czasem, no to już wiemy, możemy się tutaj zgłaszać do Sylwii i ona będzie łączyła właśnie rodziny i tak, pomagała w tym kontakcie. No właśnie, a sama wspomniałaś, jest teraz gorący czas, bardzo głośny dla kobiet. Mhm. Bo tutaj przypomnimy, rozmawiamy 30 października 2020 tak, roku, to dla wszystkich, którzy będą oglądali w przyszłości. I powiedz, czego życzyłabyś w tym czasie sobie, bo jesteś kobietą, czego życzyłabyś tym wszystkim mamom, którym pomagasz i pomaga Twoja fundacja i ogólnie wszystkim kobietom, czego byś życzyła w tym gorącym, przegorącym czasie, w którym teraz jesteśmy? Czego bym życzyła? Myślę, że przede wszystkim tego, żeby te emocje, które się pojawiły, a może nawet źle powiedziałam, nie te emocje, tylko zainteresowanie matkami, kobietami chorych dzieci nie były tylko chwilowe. Bo to zwykle tak jest, że teraz jest taki czas, nie? Że kobiety strajkują, walczą o życie, wszyscy się interesują. Nagle na Facebooku i w mediach społecznościowych są same historie osób, które albo miały chorego brata nieuleczalnie, albo same były chore, albo to są same takie historie. I tak naprawdę to jest fajne, bo one otwierają oczy innych na to, jak wygląda na przykład życie matki z takim ciężko chorym dzieckiem. Tylko ja już kilka takich sytuacji obserwowałam gdzieś u nas w naszym kraju i bardzo często jak te emocje już przygasły i się skończył się taki główny temat chorób dzieci i matek i rodziców, to kończyło się zainteresowanie tymi rodzinami i tak naprawdę nic za tym dalej nie szło. Więc ja bym sobie życzyła, żeby to, co teraz się dzieje, miało też realny skutek w tym, jakie zmiany zajdą, jeżeli chodzi o pomoc rodzicom takich ciężko chorych dzieci. Tego bym sobie życzyła, żeby po prostu to nie było tylko chwilowe, i żebyśmy wszyscy na co dzień też pamiętali o tych rodzinach, żebyśmy ich nie piętnowali w jakiś sposób, bo oni też mi często mówią, że są po prostu czasami przez ludzi piętnowani. Matka, pamiętam jak kiedyś w Wierzelu, to jest straszne, ale powiem to jak już zaczęłam.
kiedyś robiłam, ojej, bardzo dawno temu, raz w życiu coś takiego w ciągu tych 10 lat fundacji robiłam, że zrobiłam konkurs dla mam chorych dzieci i poprosiłam je, żeby opisały, jakie jest ich największe marzenie. I najbardziej poruszył mnie list, który przyszedł do fundacji napisany ręcznie, bo ta mama wtedy nie miała nawet komputera. Wyrwana taka kartka z zeszytu w kratkę, dosłownie 5 zdań. Moim największym marzeniem jest pojechanie do Hiszpanii. Słyszałam, że w Hiszpanii są piękni i bardzo opaleni ludzie, że można jeść owoce morza, a ja nigdy takich owoców morza nie próbowałam. Wyjazd do Hiszpanii jest moim największym marzeniem. Tak mnie strasznie ten list poruszył, że kupiliśmy tej Beatce wtedy ten wyjazd do Hiszpanii na tydzień. Ona zabrała wtedy swoje zdrowe dziecko, bo miała jedno bardzo ciężko chore dziecko, już Laura niestety nie żyje, ale i drugie dziecko zdrowe, no wiadomo, i była samodzielną mamą i oni pojechali na tydzień do tej Hiszpanii. Natomiast to, jak gdzieś tam ludzie podchodzili do tego, to był dla mnie szok. Że ludzie zaczęli ją piętnować, że ona, matka chorego dziecka, wyjeżdża sobie na jakieś wyjazdy do Hiszpanii, jak tutaj i zostawia swoje ciężko chore dziecko. Więc ja bym chciała i życzyłabym sobie, żeby też przez tą sytuację, którą w Polsce mamy, żeby zmieniło się nasze takie społeczne nastawienie do mam chorych dzieci, bo one po prostu są normalnymi kobietami i tej normalności, o której mówiłam, potrzebują jeszcze więcej niż my, które takich problemów na co dzień nie mamy. I to chyba jest moje największe życzenie, żeby nie zapomnieć w tej całej, teraz w tym całym zainteresowaniu, żeby jak opadną te emocje, żebyśmy po prostu dalej widzieli te kobiety, które na co dzień opiekują się ciężko chorymi dziećmi i nawet jak im nie pomagamy, to żebyśmy nie piętnowali jakichś ich normalnych zachowań, które im są do życia bardzo potrzebne, jak każdej osobie. Sylwia, i tutaj postawię kropkę, żeby nie zagadać tego, co powiedziałaś, bo to jest zupełnie wyczerpujące ten odcinek. Właśnie nie zapominajmy i żebyśmy się nie zamknęli tylko na te teraz kilkanaście dni w tej całej burzy, która się gdzieś tutaj obok nas dzieje. Tak. Tylko właśnie, żeby wyciągnąć wnioski z tego i zrobić z tego pożytek, bo ja uważam, że we wszystkim, co się dzieje i w tych ciężkich chwilach i w tych pięknych chwilach jest jakiś głębszy sens i wierzę, że te wszystkie krzyki teraz, które się odbywają, to wołanie o pomoc i wołanie takie ogólne, żeby zauważyć, tak. to nie tylko będzie właśnie to, na co wygląda. Tutaj będzie jeszcze coś głębszego, także życzymy, żeby każdy wyciągnął swoje wnioski i zrobił z tego pożytek. Może właśnie pomagając mamom chorych dzieci, czy chorym dzieciom, tak. Czy innym chorym, którzy potrzebują właśnie nieraz nie tylko pomocy finansowej, ale zwykłego chwycenia za rękę i pobycia właśnie z taką osobą. Sylwia, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, że się podzieliłaś swoją historią, swoim takim kawałkiem życia, ale wiem, że Ty właśnie wyciągnęłaś wnioski. Zresztą chyba wiedziałaś od zawsze, że to życie Twoje jest powiązane z innymi ludźmi, bo sama wybrałaś zawód, sama otworzyłaś fundację i dzielisz się po prostu sobą i ze światem i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za poruszenie ważnego tematu. Niech się niesie. I życzę Ci, żebyś była inspiracją dla wielu osób właśnie w takich nieraz trudnych momentach, jakie przyjdzie im się tutaj zmagać. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo, Jolu. Też bardzo miło się z Tobą spotkać, porozmawiać. Mam nadzieję, że może chociaż moja rozmowa zainspirowała kogoś do czegoś. Także dziękuję bardzo. Jestem tego pewna. A z Wami widzę się z następnym gościem w następnym odcinku. Do zobaczenia.